Proszę wszystkich o powstanie. Oddziały Pasoś, dowódcy poczty sztandarowe i pododdział honorowy wprowadzić. Pasoś, za mną, patrz. Oddziały spoczni. Oddziały baczność. Hymn państwowy. Proszę zająć miejsca. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor magister Ewę Witerską. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w 71. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej, patrona naszej szkoły. Godzinę temu delegacja żołnierzy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Komatarnów i uczniowie 16 liceum zapalili światło pamięci na grobie nieznanego żołnierza, dając mieszkańcom Tarnowa świadectwo wielkości tej rocznicy. Dopełnieniem tego święta jest mały jubileusz, dziesięciolecie istnienia szkoły, a także uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych na adeptów klas mundurowych. Zgodnie z ceremoniałem powitajmy poczty sztandarowe. Witam poczet historycznego sztandaru Pułku III Strzelców Konnych imieniem hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego. Witam poczet sztandarowy 32. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Kraków w Balice. Witam poczet sztandarowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Witam poczet sztandarowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Witam poczet sztandarowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Tarnów. Witam poczet sztandarowy Tarnowskiego Oddziału Jazdy imieniem 5. Pułku Strzelców Konnych i witam poczet sztandarowy 16. Liceum Ogólnokształcącego imienia Armii Krajowej. W dniu święta patrona naszej szkoły pragnę przywitać przybyłych gości. Witam gospodarza miasta Tarnowa w osobie pierwszego zastępcy prezydenta panią Dorotę Skrzyniarz. Z całego serca witam żołnierzy Armii Krajowej skupionych w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Tarnów i ich rodziny nieżyjących żołnierzy Armii Krajowej. Szczególnie serdecznie witam po raz pierwszy i mamy nadzieję, że nie ostatni uczestniczącego w naszej uroczystości małopolskiego kuratora oświaty w Krakowie, pana Aleksandra Palczewskiego. Witam dowódcę Pułku III Strzelców Konnych imieniem hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego w Krakowie, pana porucznika Tadeusza Kwietnia. Witam Radę Miasta Tarnowa, panią przewodniczącą Rady Miasta Tarnowa Zofię Buryło.
kilka radnych miasta Tarnowa, pana Stanisława Madeję, twórcę klas pożarniczych, i kilka radnego miasta Tarnowa, członka Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pana Antoniego Ziębę. Witam na naszej uroczystości służby mundurowe. Witam dowódcę 32. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Kraków-Balice, pana pułkownika, dyplomowanego pilota Arkadiusza Poluszyńskiego. Witam zastępcę dowódcy 32. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Kraków-Balice, pana pułkownika Zbigniewa Wasiowskiego. Witam pierwszego zastępcę komendanta Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, pana podinspektora Mirosława Moryla. Witam naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, pana nadkomisarza Jacka Mnicha. Witam zastępcę komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, pana kapitana Roberta Kuska. Witam komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, pana pułkownika Zbigniewa Skurnowicza i pana majora Adama Hęczla. Witam komendanta Straży Miejskiej w Tarnowie, pana Tadeusza Pawlika. Witam prezesa Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Krakowie, pana majora Włodzimierza Prywałko. Bardzo serdecznie witam sekretarza tego związku, pana starszego chorążego Józefa Czuja. Witam prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Tarnów Rzędzin, pana Jana Bobkę. Witam wiceprezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej, pana Ksawerego Stańczyka. Witam prezesa Zarządu Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych, pana Andrzeja Gorausa. Witam bardzo ciepło przedstawicielki Stowarzyszenia Rodziny Policyjne 1939. Witam dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa i dyrektorów szkół. Witam przyjaciół i sympatyków naszej szkoły, a szczególnie serdecznie witam sponsora naszej dzisiejszej uroczystości, firmę Generali. Witam społeczność 16 Liceum Ogólnokształcącego, Radę Rodziców, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi, rodziców, uczniów klas pierwszych, a przede wszystkim witam moją kochaną młodzież, uczniów klas pierwszej Tarnowskiej 16. Całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce. Kawaler Orderu Virtuti Militari, pułkownik, harcmistrz dr Jerzy Pertkiewicz, przewodniczący Sądu Harcerskiego Chówca ZHP imieniem generała Józefa Bema w Tarnowie. W dniu 16 września bieżącego roku został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej pana Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Panie pułkowniku, proszę przyjąć od nas najserdeczniejsze gratulacje. Jesteśmy dumni i dziękujemy, że pan pułkownik jest zawsze z nami. Nie
imię Jeremy Gross. Też bliskie w moim wieku. Chciałem bardzo podziękować za gratulacje, ale ze swej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować społeczności 16 Liceum imienia Armii Krajowej za wspaniałą współpracę z dalszym środowiskiem kombatanckim i w różnych dziedzinach. Jesteśmy jeszcze pod silnym wrażeniem ostatniej soboty i niedzieli, gdy młodzież tego liceum w mundurach na uroczystości wiernej pełniła funkcję kompanii honorowej. Proszę Państwa, jak to pięknie wyglądało. Ty młodzież stojąc w karnym budynku prezentowała sztandar swój. Wtedy, gdy myśmy uczestniczyli w mszy, młodzież stojąc z boku przekazywała kwiaty pod posągi ludzi pomordowanych. Szczególnie wszystkim uczestnikom utkwiło w pamięci, gdy w sobotę na wzgórzu 530 został poświęcony krzyż wzniesiony przez naszych czołgów, naszego koła, jako wotum wdzięczności Bogu za pomyślny przebieg walki w 1944 roku, gdy nasz batalion partyzancki został otoczony przez dziesięciokrotnie przemawiające siły niemieckie. Jakież to było piękne, gdy tak stali chłopcy i dziewczęta, oddawali hołd porywu swoją obecnością, skupieniem i piękną postawą. Pani dyrektor, dziękuję bardzo za ogromny trud, jaki włożyliście w wychowanie tej młodzieży. Proszę przekazać nasze słowa wdzięczności całemu obrotu pedagogicznemu i życzę wam, żebyście, to trudno powiedzieć uniwersytetowanie klasy, ale żebyście mieli jak najpiękniejsze wyniki pracy swojej. Żeby młodzież, która widzi z tego liceum, kiedyś wspominała pobyt w naszej szkole jako najpiękniejszy okres swego życia. Dziękujemy. Dziękuję.